Hej! Cześć! Jesteśmy właśnie w drodze z pracy do domu. Słuchajcie, dzisiaj vlog pod takim tytułem, że Holandia wprowadziła nowe obostrzenia od piątku. Ma się pojawić godzina policyjna. Ja myślę, że warto o tym coś powiedzieć, ponieważ no, żyjemy teraz w tym kraju i jakby to nas bezpośrednio dotyczy. Ale dajcie nam chwilę, dojedziemy sobie do domu. Dorenda posprawdza holenderskie media i przygotujemy się troszeczkę do tego wszystkiego i Wam opowiemy. Dzień dobry. Jeszcze raz witamy. Ponieważ jest to seria daily vlogowa, poruszamy w niej różne sprawy związane z naszą sytuacją, z naszym życiem, z tym, co robimy, gdzie jesteśmy i tak dalej, i tak dalej. Kanał jest no jakby głównie podróżniczy. Teraz jesteśmy w Holandii, teraz pracujemy, więc nie podróżujemy, więc mówimy wam po prostu o tym, co nas spotyka. Tak, ale to, co dzisiaj mówimy, akurat jakby ktoś podróżował do Holandii, to jego też to dotyczy, więc... Czyli w pewien sposób spina się. Słuchajcie, nim zaczniemy, to ja jeszcze tylko chciałbym powiedzieć, że pod wczorajszym filmem, gdzie Dorenda obchodziła 19 urodziny, było bardzo, bardzo dużo życzeń dla niej i... Tak. Bardzo Wam za te życzenia dziękujemy. Jeśli nie, ja też. Nie był... zdołamy, tak, dla Ciebie też dziękuję. Bardzo dziękuję. My byśmy chcieli na wszystkie je odpisać, ale troszkę nie wyrabiamy. Musimy dziś, w ogóle teraz, jak pracujemy, chodzić trochę wcześniej spać, bo też bardzo wcześnie wstajemy. Także bardzo Wam wszystkim dziękujemy i proszę się nie denerwujcie na nas, jeśli komuś nie podziękujemy. Nie, zawsze... ale myślę, że wszystkie polubiło. Tak, zawsze staramy się polubić i dawać serduszka. To jest taki nasz... gest dla Was, jakby dobrej woli i w ogóle wszystkiego, co najlepsze, co dostajemy w życiu, no to tak naprawdę teraz jest przede wszystkim od Was, więc no, dobra. Więc wczoraj Ty dostałaś prezenty od rodziców, ode mnie między innymi, od widzów nawet. I głównie od bratanicy. I od bratanicy. A dzisiaj wychodzi na to, że rząd holenderski chce nam jakiś wielki super prezent nam tu wszystkim obywatelom, nie tylko obywatelom, mieszkańcom Holandii. Niespodziankę. Chcą nam wprowadzić godzinę policyjną, tak? Tak. No, niespodzianka, bo już kilka dni o tym się mówi. Tak, tak. Chcą nam wprowadzić godzinę policyjną, tylko nie mogą, bo rząd upadł parę dni temu, więc teraz już nie mogą sami podejmować takich decyzji i muszą mieć jeszcze zgodę parlamentu. A jutro będzie debata na ten temat, czy parlament się zgodzi z tą godziną policyjną, tak, czy nie. Czyli jakby tak to usystematyzować. Rząd dzisiaj podjął decyzję, że wprowadza godzinę policyjną
plus inne obostrzenia, ale musi to zatwierdzić jutro parlament. Tak, ale te inne obostrzenia chyba i tak mogą wprowadzić, a godzinę policyjną musi potwierdzić parlament. Jeśli dobrze zrozumiałam. To na ten temat, co wiesz na temat tej godziny policyjnej? Od kiedy do kiedy? W jakiej godzinie? Ma zacząć obowiązywać w piątek od godziny 20:30 do godziny 4:30. I oczywiście są wyjątki, na przykład jak ktoś pracuje w tych godzinach, jak wraca z zagranicy albo jedzie za granicę, jak ma wyprowadzić psa albo opiekować się kimś innym albo jakimś zwierzęciem i jeszcze coś. Gdzie są moje notatki? No pewnie tu. I sytuacje awaryjne oczywiście. To wtedy może wychodzić z domu, a tak to musi, nie można być po prostu w miejscach publicznych w tych godzinach. Czyli to dotyczy godziny policyjnej, ale to nie wszystko, bo jeszcze są ilości przyjmowanych gości. Tak, teraz to jest zalecane, to już teraz jest cały czas zalecane, żeby nie przyjmować w jeden dzień więcej niż dwóch gości, a to będzie więcej niż jeden, to chyba od razu nawet jest takie zalecenie. Czyli jeśli byś miała urodziny w przyszłym tygodniu, to tak jak wczoraj przyszedł brat, żona brata i dwoje dzieci, to już by nie mogli przyjść. Nie, to musiałby przyjść brat z dziećmi, bo dzieci się nie liczą, albo jego żona z dziećmi. Okej, okay. Czyli mogliby się podzielić, że połowa... A nie mogliby się, bo to jest na dobę, tak? Na dobę, tak. Okay. No nie wiem dokładnie, jak się liczy doba. Ewentualnie jeden mógłby przyjść przed północą, a drugi po północy. Nie mogliby, bo jest godzina policyjna. A, fakt. Nie, jeszcze nie ma. Ale przykładamy... Tak. Rozważamy sytuację hipotetyczną, która by się wydarzyła w przyszłości. To by się skomplikowało. A teraz już jest taka dziwna sytuacja, że oni mogą do nas przyjechać w gości, ale my z rodzicami nie mogą jechać do nas, choćby są dokładnie ci sami ludzie. No. Taki absurd sytuacyjny. Tak. I co tam jeszcze mówią? Jakby ktoś łamał tę godzinę policyjną, to by dostał mandat 95 euro. Okej, 95, tak. No to jeszcze. Jeszcze ograniczają liczbę osób, które mogą być na pogrzebie albo kremacji. Teraz jest maksymalnie 100 osób, będzie 50. Mam nadzieję, że nas to akurat nie będzie dotyczyć. I będzie zakaz lotów krajów, właśnie. Gdzie jest największe ryzyko zachorowania i to w tej chwili jest Wielka Brytania, RPA i cała Ameryka Południowa. I czyli w ogóle te całe obostrzenia aktualnie mają związek jakby z tym, z tą nową mutacją wirusa? Tak, tak. Można przez tak to powiedzieć, inaczej tak? Nie wiem, bo ogólnie troszeczkę chyba maleje liczba nowych zakażeń. Tak mi się wydaje, nie śledzę tak dokładnie, ale przez to właśnie, że ta nowa mutacja podobno jest bardziej zaraźliwa, jednak chcą wprowadzić nowe obostrzenia. Okay. Tak. A jeszcze ostatnia rzecz, to że teraz jak ktoś przyjeżdża z zagranicy, nie wiem czy we wszystkich przypadkach, ale to musi mieć test robiony z negatywnym wynikiem, a to tak dalej będzie oczywiście, ale jeszcze dodatkowo tuż przed przekroczeniem granicy chyba musi zrobić taki szybki test. Czy to dotyczy też lotów wewnątrz Unii Europejskiej, czy tylko spoza Unii? No właśnie nie wiem dokładnie, czy to wszystkich dotyczy, czy niektóre kraje, czy jak ktoś lata, bo ogólnie w praktyce przynajmniej tak jest, jak ktoś jedzie z Polski do Holandii samochodem, to normalnie przekracza granicę bez żadnych kontroli, więc... Nie wiem dokładnie. Okej, okay, czyli weźcie pod uwagę, że to są wszystko nowe rzeczy, które się wydarzą prawdopodobnie od piątku, jeśli jutro to zatwierdzi Sejm. Albo od poniedziałku. Albo od poniedziałku. Natomiast mamy już cały czas obostrzenia, choćby takie, że wszystkie sklepy poza spożywczymi, aptekami, drogeriami są w ogóle zamknięte. Teraz jak się chce kupić spodnie albo przysłowiowe majtki i skarpetki, to trzeba sobie je zamówić przez internet. Tak. No bo nawet nie mamy lockdown, tutaj nie? Takich hipermarketów jak w Polsce, to byśmy pojechali do Auchana albo gdzieś tam, no to tam jest cały dział z ubraniami. Tutaj takich nie ma.
Tą kamizelkę, którą pokazywałaś wczoraj, Dorenda zamówiła z Decathlonu i też czekałaś kilka dni, nie? I to w zasadzie, tak, czekałam, i to w zasadzie nie mogłaś przymierzyć. No wiadomo, jeśli byłaby zła, to można oddać, wymienić, ale tak, to znowu wydłuża całą akcję o kilka dni. Tak, tak. No, trudno, z tym da się żyć jakoś. Słuchajcie, nas to aż tak bardzo wszystko nie dotyczy, no bo my nie prowadzimy nocnego trybu życia, w sensie takim, że nie chodzimy, nie szlajamy się po jakichś imprezach, pubach, klubach, restauracjach i tak dalej. Jak potrzebujemy coś kupić sobie do jedzenia, jakieś, nie wiem, smakołyki, orzeszki, to i tak to zdążymy zrobić. Jeszcze warto powiedzieć, że to już wcześniej było wprowadzone, że w sklepach, nie wiem jak teraz w ogóle będą sklepy czynne, czy je zamkną o 20. Myślę, że te, które dłużej były otwarte, to będą wcześniej zamknięte, ale nie wiem o której dokładnie. Ale ja chciałem powiedzieć, że na przykład też od chyba już paru miesięcy jest alkohol tylko do 20 sprzedawany w sklepach. Tak. I nie można mieć nawet alkoholu ze sobą na ulicy po 20. No widzisz. Czyli nawet nie można przenosić z miejsca A do miejsca B, tak? Tak. No tak, teraz będzie o 20:30 godzina policyjna, czyli nawet nie może ciebie być na ulicy. No tak. Chyba, że jesteś psem. Tak. Ale nie możesz ale bez już, alkoholu. Ale nie możesz z psem przenosić alkoholu, nie? Tak. Czyli kurier, psi kurier do roznoszenia piwka nie wchodzi w grę. No chyba, że oficjalnie. Potrafi to robić sam. Wiecie, my się trochę tak śmiejemy, no ale generalnie jest to sytuacja w pewien sposób poważna, no i zobaczymy, co z tego wszystkiego dalej wyniknie. No i ile to będzie trwać, bo nie słyszałam jeszcze, ile to ta godzina policyjna na przykład miałoby trwać. Słuchajcie, kończymy, żeby już ten vlog się nie za bardzo nie przedłużał. No tak jak powiedziałem na początku, my was po prostu tylko informujemy, żeby ktoś znowu nie... źle nie zrozumiał, że my tutaj wchodzimy w jakąś politykę, nie mamy w żaden sposób takiego zamiaru. Po prostu, no jesteśmy tutaj na miejscu i mówimy o tym, co się wokół nas dzieje. I tyle, i aż tyle. Nie oceniamy tego, nie mówimy, czy to jest dobre, czy to jest złe, chociaż oczywiście mamy na ten temat swoje własne zdanie, ale to jest nasze zdanie i nie będziemy o tym mówić na tym kanale, ale wy możecie nas oceniać jak chcecie i zapewne wiem, że pojawią się takie łapki, no ale cóż, to już jest nasze ryzyko. Ale ja też wiem, że pojawi się więcej takich. Ja też wiem, że pojawi się więcej takich, więc za to wam dziękujemy. Tak. I trzymajcie się i żeby w Polsce nie było tych wszystkich obostrzeń, myślę, że nam się wszystkim będzie lepiej wtedy żyło. Przynajmniej... żeby wszędzie, nigdzie w ogóle nie było potrzebne. Tak. To przede wszystkim. Dokładnie. O, Dorenda to cudownie ujęła. I nawet, żeby sytuacja wyglądała tak, żeby nikt nie myślał, że są potrzebne. Tak. W zależności od tego, czy faktycznie są potrzebne, czy nie. I zobaczcie tutaj nasze twarze. To jest wynik właśnie pracy i tych 8,5 kilometra jazdy pod wiatr. One są autentycznie takie czerwone. Nie ma tu żadnego Photoshopa, ani innej edycji. Takie buraczki jesteśmy po prostu dzisiaj. No. Pa. Pa. Hej.